sobie wypisuję na Republikonie w roku 2014. Mam Państwu przyjemność i zaszczyt przedstawić spółkę Bumerang S.A., która jest dokładnie 446. spółką w Tratacie Republikowej. Gośćmi dzisiejszego debiutu będą przedstawiciele zarządu spółki i rady nadzorczej spółki, a mianowicie gościmy pana prezesa zarządu, pana Roberta Schulza. Witam serdecznie. Panią Sylwię Worsowicz, członka rady nadzorczej spółki. Czy mam do czynienia z panem Przemysławem? Z panem Arturem. Przepraszam, bo miałem dziś jeszcze jedna osoba, która nie wyjechała. Przemysław Krzymieniec, członek rady nadzorczej spółki. Witam serdecznie. Przepraszam, Artur Petkiewicz. FOPA. Prezes zarządu spółki. Ja to ostatni spółka z OO, prezes operacji. Proszę Państwa, po tym krótkim błędzie moim chciałem powiedzieć kilka słów na temat samej spółki, czym spółka się zajmuje. Po dzisiejszym spotkaniu z zarządem i z przedstawicielami spółki muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, że można w życiu łączyć pasję, hobby z biznesem. I w tym przypadku mam do czynienia właśnie z czymś, co spółka ma, może sama jako przykład pokazać, że można łączyć pożyteczne z przyjemnym. Mianowicie spółka jest, działa w branży biznesowej w sektorze MICE. Pan prezes oczywiście wyjaśni dokładnie, o co chodzi, ale ja mogę powiedzieć, że to się koncentruje głównie na tym, że jest to pewnego rodzaju forma marketingu połączonego z wyjazdami, używanie różnego rodzaju narzędzi właśnie do tego, żeby z jednej strony przywiązywać, z drugiej strony motywować umiejętnych współpracowników do lepszej, intensywnej pracy. Pan prezes, korzystając z uroków bycia prezesem zarządu tej spółki, korzystał z możliwości poznania wielu ciekawych zakątków świata. I mam nadzieję, że także się podzieli z nami informacjami, gdzie już byli, co planuje. Na mnie największe wrażenie zrobił projekt, w którym teraz uczestniczę, mianowicie wraz z klientami swojej spółki zdobywa koronę Ziemi, czyli na wszystkich najwyższych szczytów na każdym kontynencie. Kilka już ma szczytów za sobą, które już zdobył, kilkanaście jeszcze przed nim. Mogę powiedzieć tak. Pasja, hobby, połączone z biznesem, moim zdaniem jest to wzór i recepta na najlepszy biznes, na osiągnięcie tego sukcesu w biznesie. Po tym krótkim wstępie, panie prezesie, oddam na chwilę panu mikrofon, ale za chwileczkę jeszcze proszę do państwa. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za te ciepłe słowa. Rzeczywiście spółka powstała z pasji. Marta Bumerang jest obecna na rynku od prawie 16 lat, bo w styczniu kończymy właśnie 16 lat. I powstała z pasji po to, żeby móc realizować niekonwencjonalne projekty dla firm, dla klientów bardziej oczekujących, ale także rozwiązania marketingowe, bo marketing łączy się z motywacją, motywacja łączy się również z wyjazdami czy ze spotkaniami z szeroko pojętym event marketingiem. Ja za chwilę prezentacji wyjaśnię Państwu, o co tak naprawdę chodzi. Ale cieszę się, że jesteśmy tutaj dzisiaj z Państwem, że osiągnęliśmy kolejny etap rozwoju spółki, że tym etapem jest upublicznienie, pokazanie tego, że jesteśmy podmiotem solidnym, obecnym na rynku już od wielu lat, zawsze kojarzonym z innowacyjnością, z solidnym podejściem do przedmiotu, jakim jest marketing i event marketing, a także podmiotem, któremu zaufało wielu bardzo dużych klientów, wielu wymagających klientów. To dla nas motywacja, to dla nas kolejny krok do rozwoju, a planów mamy dużo i mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się je spełnić. Chciałbym podziękować tutaj osobom, które przez prawie 2 lata przygotowywały spółkę do debiutu. To nie był łatwy proces, muszę Państwu powiedzieć. Ale udało się. Pan Artur Petkiewicz, nasza autoryzowana doradca, Sylwia Worsowicz, członek Rady Nadzorczej, która była dedykowana do tego, żeby zajmować się wszystkimi formalnościami, a jest ich naprawdę dużo, związanymi z wejściem na parkiet New Connect, a także nieobecny tutaj niestety pan Przemysław Krzemieniecki, który od strony prawnej, także członek Rady Nadzorczej, wspierał nas. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będziecie Państwo obserwowali nasz rozwój. Mam nadzieję, że ten rozwój będzie dynamiczny i za kilka miesięcy, za rok powiecie Państwo tak,
to są ludzie z pasją, tak, robią to, co lubią i umieją to robić. Dziękuję Państwu bardzo. To jest tylko, chciałbym dać do słowa pana prezesa następujące informacje, bo być może Państwa uwadze umknął fakt, że spółka rzeczywiście debiutuje na Republic Connect, ale spółka nie emituje nowej emisji akcji. W związku z powyższym nie ma tutaj do czynienia z pozyskaniem kapitału na rozwój spółki. Chyba głównym, czyli nie chyba, na pewno głównym motorem i motywem notowania spółki na Republic Connect jest uwiarygodnienie spółki, danie możliwości wykazania się jako spółki publicznej. I po jakimś czasie, kiedy rzeczywiście spółka okrzepnie, która spółka otrze się na rynku kapitałowym, uzyska aprobatę inwestorów, spółka dopiero za jakiś czas próbuje dokonać kolejnej emisji akcji. Wobec tego dla tych ludzi, którzy zdecydują się powierzyć swoje środki, zainwestować w spółkę teraz, no bez wątpienia może być to interesująca forma zainwestowania i pozyskania bycia akcjonariuszem w ciekawym biznesie. Jest to motyw dosyć rzadko spotykany na rynku kapitałowym, bo spółka na dzień dzisiejszy poniosła już dosyć duże koszty przygotowania spółki do upublicznienia, a mimo wszystko zdecydowała się na to, żeby być notowaną i żeby rozpocząć swoją przygodę na rynku kapitałowym bez zdobywania środków z rynku kapitałowego, tak jak to ma miejsce w większości debiutów. Dlatego teraz przejdziemy do uroczystej części naszego debiutu. Wręczę statuetkę rynku New Connect panu prezesowi. I tak jak się mówiliśmy jeszcze w foyer, dyplom trafi w ręce przewodniczącego rady nadzorczej. Członka rady nadzorczej. Dobrze. Dobrze, ja teraz tak. Muszę robić.
Zatem bardzo dobra znajomość branży, znajomość produktu, znajomość specyfiki rynku jest niezwykle ważna dla powodzenia. Marka Boomerang istnieje dokładnie od 25 stycznia 1998 roku, tak jak wspomniałem, budowano już 16 lat. Posiadamy także wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych, co jest o tyle ważne, że mając uprawnienia biura turystycznego, oczywiście świadczymy usługi w zdecydowanej większości dla klienta firmowego, możemy zagwarantować takiemu klientowi pełne bezpieczeństwo w przypadku, gdyby cokolwiek miało się wydarzyć, jakieś problemy na wyjeździe, katastrofy i tak dalej, odbukuje z beton chyba tutaj. To nadaje rzeczywiście przewagę nad konkurencją, zwłaszcza nad małymi firmami, które próbują docierać do klientów przede wszystkim ceną. Posiadamy własny dział kreacji, która jest dla nas niezwykle ważna, ponieważ kreacja w programach lojalnościowych, w wyjazdach czy w eventach jest elementem podstawowym i tak to postrzegamy. Nigdy nie robiliśmy i nie będziemy robili wyjazdów tylko dlatego, żeby zrobić wyjazd, ale dlatego, że są te wyjazdy czy wydarzenia konsekwencją realizacji strategii marketingowej czy strategii komunikacji. Mamy bogate portfolio zrealizowanych projektów, bo zrealizowaliśmy ich już ponad 1200. Były to różne projekty od imprez masowych, największy projekt to ponad 30 tysięcy osób, przez małe eventy VIP-owskie. Średnia ilość osób, które są na eventach w kraju, to jest około 250 aż 300 osób, za granicą między 30 a 50 osób, tak wygląda specyfika naszych grup. Wysoka jakość usług to zawsze było coś, co nas charakteryzowało. Chcemy pozycjonować się jako firma o najwyższej jakości za średnią półkę cenową. I tak podchodzimy do naszego biznesu za każdym razem personalnie, do naszych klientów i do konkretnych zleceń. To nam pozwala budować długotrwałe relacje z klientami. Większość klientów z Boomerangiem jest przez wiele lat, najdłużej klienci są już ponad 10 lat. Uczestniczymy w spotkaniach branżowych, uczestniczymy w targach międzynarodowych. Dzięki temu jesteśmy na bieżąco z trendami. Wiemy, co w branżowej trawie piszczy i to nam daje również możliwość tego, że będziemy przedstawiali klientom najnowsze rozwiązania. Czym się zajmuje Boomerang? Naszym core biznesem jest tworzenie strategii marketingowych, tworzenie strategii komunikacji, a także programów lojalnościowych. To na nim dobieramy podstawowy filar naszego biznesu. Pracujemy w zdecydowanej większości, ponad 99% dla klienta firmowego, dla korporacji, dla firm średnich. Naszymi klientami są w większości albo międzynarodowe firmy, albo polskie firmy, określane mianem średnie lub duże. Do realizacji strategii marketingowych, strategii komunikacji i programów lojalnościowych wykorzystujemy dwa podstawowe, wielosobowe grupy narzędzi. Tak jak wspomniałem, jest to event marketing i są to wyjazdy typu incentive. Przykładowo, kiedy przygotowujemy konkurs dla partnerów handlowych, nagrodą może być wyjazd w niezwykle ciekawe miejsce, specjalnie przygotowany pod konkretną grupę, pod konkretną branżę. Na przykład możemy pojechać do Dubaju i spotkać się z budowniczymi architektami najwyższego budynku świata. Rozwiązań jest bardzo dużo, wręcz są one nieograniczone. Za każdym razem przygotowujemy takie rozwiązania indywidualnie. Nie mamy gotowych wzorów. Mamy doświadczenie, mamy wiedzę i na podstawie tych parametrów przygotowujemy konkretne rozwiązania dla konkretnych firm. Dzięki temu każda firma może poczuć nasze indywidualne podejście do zleceń. Ale także obsługujemy firmy, które wyjeżdżają na kongresy, na targi, przygotowujemy szkolenia, organizujemy stoiska targowe, dbamy o wszelkie działania związane z event marketingiem, incentive marketingiem, a także ostatnio coraz większą wagę przywiązujemy do social mediów. Obecność w internecie jest teraz niezbędna. I tutaj wylistowaliśmy Państwu działania, które realizowane są w ramach wyjazdów. To jest to, o czym wspomniałem.
kiedy przygotowujemy strategię marketingową czy strategię komunikacji, chcemy zakomunikować coś wewnętrzne, czyli w firmie, lub zewnętrznie, dla partnerów handlowych albo rynkowi, do tego służą nam te wyjazdy zagraniczne, które mogą być albo tematyczne, mogą być wyjazdami motywacyjnymi, mogą być szkoleniowymi, integracyjnymi, czy chociażby uczestnictwem w tych imprezach, w targach czy imprezach branżowych, ale za każdym razem połączonych oczywiście z pewnym stopniem aktywności dostosowanej do grupy. Kilka zrealizowanych przez nas działań, to jest to, o czym wspomniał pan dyrektor. Ja rzeczywiście zdobyłam z grupą zapaleńców najwyższe szczyty świata. Ostatnio byliśmy na Aconcagua, najwyższym szczycie Ameryki Południowej, 6962 metry nad poziomem morza. Możecie państwo mnie zobaczyć na jednym ze zdjęć. Skrajna lewa strona, ja jestem w tym czarnym, może tutaj za bardzo nie widać, aczkolwiek to jest szczyt, to jest dach Ameryki Południowej, udało się tam wejść, a zaczęło się po prostu od tego, że grupa zapalańców przyszła do nas i powiedziała, zorganizujcie nam wyprawę na 7 najwyższych szczytów świata. Ja powiedziałem wtedy, dobrze, ale pod warunkiem, że ja idę z wami. I rzeczywiście od tamtej pory zdobyliśmy Kilimandżaro, zdobyliśmy Mont Blanc, zdobyliśmy Lusa w górach Kaukazu, a ostatnio Aconcagua. Przed nami następny projekt, czyli góra McKinley, najwyższy szczyt Ameryki Północnej, usytuowany na Alasce, tam jest naprawdę zimno, zwłaszcza ostatnio jest zimno. Na Aconcagua, kiedy wchodziliśmy, temperatura sięgała minus 30 stopni. A ciśnienie na samym szczycie 425 pascali. Nie jest to łatwe, drodzy państwo, ale robimy to z pasji, dlatego to kochamy. Kolejne przykłady to eventy, incentivy, które zrealizowaliśmy w Azji. Azja jest, jeśli chodzi o zagraniczne, tak zwane dalekie destynacje dla nas i dla naszych klientów, numerem jeden. A tutaj przykład kolejnego działania, o tym też rozmawialiśmy przed uroczystością z panem dyrektorem. Przykład pracy dla tak zwanych grup nieformalnych, bo grupą nieformalną jest klub, warszawski klub Harley'owy i dla członków tego klubu zrealizowaliśmy ostatni wyjazd do Ameryki Południowej. Ja też jechałem razem z nimi, 4000 km po drogach Chile i Argentyny udało się zrealizować. Takie projekty różne właśnie robimy. Znów pozwoliliśmy sobie wymienić państwu działania, które realizujemy w ramach event marketingu, czyli tych działań, które realizujemy w Polsce, związanych z różnymi wydarzeniami. To są konferencje, kongresy, prezentacje, to są, tak jak wspomniałem, zabudowy stoisk targowych. To jest strategia wprowadzania produktów na rynek, czy firm, wyjazdy integracyjne, spotkania biznesowe, czy spotkania typu VIP, ale także roadshowy, czyli kilkanaście eventów realizowanych w trasie związanych z promocją produktu wśród klientów, partnerów handlowych albo klientów indywidualnych. To są kick-off meetingi, których funkcją jest to, żeby pobudzić partnerów handlowych do jeszcze większych zakupów, zwłaszcza przed końcem okresu budżetowego, żeby jeszcze więcej kupowali, żeby firma osiągała jeszcze lepsze wyniki, a także imprezy masowe, pikniki, festyny, to wszystko jest w ramach naszych działań. Znów kilka przykładów tego, co zrobiliśmy. Przykład, gdy państwo widzicie, to konferencja, kiedy wprowadzaliśmy na rynek polski firmę ClickView, naszego bardzo dobrego klienta. Według amerykańskich rankingów to jest czwarta względem perspektyw rozwoju na świecie firma informatyczna, produkująca aplikacje Business Intelligence. Event zrealizowany został dla 50 osób. To był event w 2013 roku. Kolejne doroczne spotkanie, ono zgromadziło prawie 300 osób. Także również nasze działania przyczyniły się do tego, że firma wzrasta, rozszerza swoje grono klientów. Kolejny projekt, z którego jesteśmy bardzo dumni, to premiera ciężarówki Iveco Stralis. Event zrealizowany w hali Instytutu Wysokich Napięć w Morach koło Warszawy. Iwent zgromadził 400 osób z branży samochodów ciężarowych, dziennikarzy, klientów korporacyjnych. To było duże przedsięwzięcie.
Cieszy mnie to, że wiele projektów, które zrealizowaliśmy, było takimi projektami, do których porównywano się. Ten projekt przez 5 lat był największym wydarzeniem w branży samochodów ciężarowych zrealizowanych w Polsce. Dopiero po 5 latach inna marka, której nie wymienię tutaj, zrobiła większy projekt niż my wtedy. Kolejny przykład, bo te przykłady są bardzo różne, tak jak wspomniałem, zrobiliśmy w Polsce ponad 1200 projektów. To jest przykład spotkania dla partnerów handlowych, które zrealizowane było paradoksalnie w tradycyjnym miejscu, bo w Wilczce, ale w nowoczesny sposób, bo w afrykańskiej formule. A też było to konsekwencją strategii konkursu, który był realizowany dla partnerów handlowych. Chcieliśmy tutaj uzyskać tak zwany efekt wow. O nim się mówi w naszej branży. Jeżeli coś jest spektakularne, jeżeli coś zostawia wspomnienia na długo, to jest ten efekt wow. Jak chcemy rozwijać biznes, bo to pewnie Państwa będzie bardziej interesowało. Promujemy swoje wydarzenia, jesteśmy aktywni w social mediach, jesteśmy aktywni również w procedurach przetargowych, jeżeli chodzi o wielu przetargach, analizujemy rynek, przygotowujemy oferty pod konkretne branże. Aktywnie pozyskujemy klientów za pomocą działań telemarketingowych, ale też mailingowych. Jesteśmy obecni w mediach branżowych, jesteśmy obecni w mediach biznesowych, na targach branżowych. Współpracujemy z agencjami reklamowymi, które nie wykonują usług takich, które my wykonujemy, my supportujemy ich wtedy. Przynależymy także do organizacji branżowych i biznesowych. Nasza strategia rozwoju, oprócz organicznego rozwoju na rynku polskim, to także skłonienie się ku rynkowi zagranicznemu, bo tu widzimy duży potencjał. Do tej pory zrealizowaliśmy wiele projektów dla klientów zagranicznych, które były realizowane albo w Polsce, albo za granicą. Tam klient jest mniej malutny, że tak powiem, niż klient polski. Specyfika naszego polskiego rynku jest taka, że w przetargach często bierze udział zbyt wiele podmiotów, bo zapraszanych jest kilkanaście nawet agencji do przetargu, przy czym ta sama sytuacja nie zdarza się na Zachodzie, tam 3, maksymalnie 4 agencje są zapraszane do przetargu. Dlatego, żeby uzyskać większą skuteczność, planujemy zwiększenie ilości zagranicznych klientów, dla których będziemy pracowali. Kolejnym etapem rozwoju będzie nasze własne Destination Management Company, już mówię, o co chodzi. To jest organizacja, czy marka, która zajmować się będzie obsługą grup, które będą przyjeżdżały do Polski, tutaj na rynku Polski, tak? Czyli my i zorganizujemy wszystkie hotele, transfery, cały program, restauracje. Oni tylko przyjeżdżają, płacą nam, my zajmujemy się resztą. Kolejny etap, który także chcemy rozwinąć, kolejną część działań, to przedstawicielstwa turystyczne krajów i innych DMC, tych organizacji, które chcą kierować grupy do Polski, albo chcą, żeby do nich kierować polskie grupy. Dlatego w tej chwili prowadzimy dość mocno zaawansowane rozmowy z wieloma krajami. Pierwszym takim działaniem, które zrealizowaliśmy, była prezentacja Sultanatu Omanu dla polskiej branży turystycznej, dla mediów i dla biznesu. Odbyła się 28 marca 2012 roku w budynku Fitch Oprimo w samym centrum Warszawy. Zgromadziliśmy około 250 osób. Było to duże wydarzenie i Sultanat Omanu rzeczywiście po tym wydarzeniu odnotował dużo większe zainteresowanie swoim krajem, bo dla nas to jest bardzo egzotyczna destynacja. Teraz pracujemy nad kolejnymi projektami. Mam nadzieję, że już niedługo te projekty Państwo zobaczą. Tutaj w prezentacji moja sylwetka, żebyście Państwo widzieli, z kim macie do czynienia. Skończyłem politologię i nauki społeczne, aczkolwiek nigdy nie uprawiałem tego zawodu i bardzo się cieszę, patrząc na to, co się dzieje na rynku politycznym. Wolę zdecydowanie rynek marketingu. Pracowałem przez wiele lat w mediach, pracowałem w telewizji, pracowałem w radiu. To jest moja pasja. Rzeczywiście realizuję ją. Przygotowywanie strategii i realizacja strategii
materializowanie tego, bo musicie Państwo wiedzieć, że my sprzedajemy coś, co jest niewidoczne. No bo jak sprzedać wyjazd przed wyjazdem? Kiedy sprzedaje się coś realnego, namacalnego, to jest dużo łatwiejsze. My sprzedajemy na początku wyobrażenie o tym, jak będzie podczas wyjazdu, a później kolekcjonujemy wrażenia tych wszystkich, którzy na tych wyjazdach są, czy też wydarzenia. Czyli to jest część naszej pasji polarizacji. Informacja o naszej Radzie Nadzorczej, przewodniczący Wojciech Bela, którego niestety nie ma, wszystkich akurat dzisiaj spotkały pilne obowiązki. Natomiast, drodzy Państwo, Pan Przemysław Krzemieniecki, może ja przedstawię Pana Przemysława, który na początku nie był, ale dojechał do nas członek Rady Nadzorczej. Panie Przemku, ja teraz chciałbym jeszcze podziękować wcześniej, ale teraz chciałem Panu podziękować za wkład, za zaangażowanie, które się przyczyniło do naszego dzisiejszego wydarzenia. Drodzy Państwo, struktura akcjonariatu 84,5% jest w spółce Agentur Capital. Te akcje nie wchodzą, to jest akcja serii B, one są, jest lockup na tych akcjach przez rok, zatem 15,5% free floatu spółki. I drodzy Państwo, liczę na to, że będziecie Państwo zainteresowani naszym rozwojem, liczę na to, że będziecie Państwo nas obserwowali, że macie ochotę Państwo ze mną porozmawiać. Jestem do dyspozycji, jeżeli chcecie Państwo większej ilości informacji o spółce albo o naszych planach, zapraszam do dokumentu informacyjnego, zapraszam również do personalnego kontaktu ze mną. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie na tę niezwykle ważną dla nas uroczystość.